Ludzie budzą się w zimnych kapsułach i odkrywają, że Ziemia zniknęła, podczas gdy wokół nich biegają prawdziwe potwory kanibale. Czy jest szansa na zbawienie? Dowiecie się ze streszczenia filmu Pandorum. Widzimy ogromny statek kosmiczny. Jeden z astronautów na pokładzie budzi się z długotrwałego hipersnu. Oto kapral Bauer. Nie pamięta, kim jest, ani co się stało z pasażerami jego statku o nazwie Elysium. Bauer usuwa różne rurki i folię ochronną ze swojej skóry, a następnie próbuje wyrwać swojego partnera, porucznika Peytona z hipersnu. Nie udaje mu się jednak. Nagle statek zaczyna gwałtownie się trząść, a Peyton w końcu odzyskuje przytomność i uwalnia się z kapsuły. On też niczego nie pamięta, nawet celu ich lotu. Mężczyźni podchodzą do panelu sterowania i włączają zasilanie awaryjne. Jednak nie mogą się z nikim skontaktować. Wydaje się, że na statku są zupełnie sami. Elysium znów zaczyna się trząść, a Bauer postanawia wspiąć się przez szyb wentylacyjny, aby dowiedzieć się, co się tam dzieje. Jednak gubi się w tunelach i w pewnym momencie spada wprost na żelazną kratę. Obok niego leży ciało. Sądząc po szewronie, to astronauta o imieniu Cooper. Bauerowi udaje się odkręcić kratkę i spada coraz niżej, aż trafia do jednego z przedziałów. Mężczyzna słyszy dziwne dźwięki. Czy jest tu ktoś jeszcze? Bauer znajduje w tunelu przestraszoną dziewczynę, ale ta natychmiast ucieka. Astronauta goni ją, ale zamiast dziewczyny znajduje czyjeś ciało wiszące na linie. Wygląda, delikatnie mówiąc, przerażająco. W tym momencie ta sama dziewczyna atakuje Bauera, powala go na podłogę i przyciska ostry przedmiot do jego gardła, zmuszając go, by się nie ruszał. Nieznajoma przeszukuje jego kieszenie i zamierza zdjąć mu buty. Nagle w tunelu pojawia się jakieś jasne światło, a dziewczyna natychmiast znika. Bauer słyszy przerażające, nieludzkie krzyki i zauważa, że ktoś podnosi wiszące ciało, które widział już wcześniej. Mężczyzna ucieka i chowa się w najciemniejszym kącie. Widzi przebiegających obok niego albo ludzi, albo potwory z ogromnymi pazurami. Otwierają jedną z kapsuł, wyciągają mężczyznę i odciągają go. Te stworzenia wydają się żywić ludźmi, a ostatnią rzeczą, jakiej chce Bauer, jest stać się ich obiadem. Kontaktuje się z Peytonem i informuje go o zombie. Porucznik odpowiada, że odzyskał pamięć i wie, że nie ma nikogo, kto mógłby ich uratować. W rzeczywistości na pokładzie Elysium znajduje się 60 tysięcy osób. Zostali wysłani na planetę Tanis, ponieważ w XXI wieku Ziemia stała się przeludniona, a ludzie wyczerpali wszystkie zasoby niezbędne do przetrwania. Tanis pozostał jedyną planetą nadającą się do zamieszkania. W pewnym momencie Bauer również odzyskuje pamięć. Wspomina swoją piękną żonę, którą kocha do szaleństwa. Astronauta jest przekonany, że na pokładzie musi być także jego żona i zamierza ją odnaleźć. Bauer znajduje w schowku nowoczesną broń. Peyton prosi go o ponowne uruchomienie reaktora, zanim statek zostanie całkowicie pozbawiony zasilania. Mężczyzna się tam udaje. Jego ręce zaczynają się trząść, a Bauer pyta Peytona o syndrom Pandorum. Dowiadujemy się, że Pandorum jest zaburzeniem psychicznym spowodowanym długotrwałym przebywaniem w stanie hipersnu. U ludzi rozwija się paranoja, schizofrenia, żywe halucynacje i agresywność. Pewnego razu Pandorum sprawiło, że kapitan innego statku zaatakował własną załogę i wyrzucił ich w przestrzeń kosmiczną. Bauer idzie dalej i znajduje kolejne ciało, ale co to jest? Mężczyzna na linie żyje i zaczyna się trząść. Bauer ratuje go i rozpoznaje, że to Shepard, kolejny astronauta. W tym momencie zostają zaatakowani przez zombie, więc mężczyźni uciekają. Stwory ścigają ich, znajdują Sheparda i rzucają się na niego. Bauer stara się go uratować i używa broni, ale powoduje to niewielkie obrażenia na zombie. Astronauta ucieka i w pewnym momencie zeskakuje, zwisając z liny. Jednak stwory natychmiast pojawiają się w pobliżu i ciągną linę w górę. Astronauta zostaje uratowany przez nieznanego mężczyznę, który wygląda jak chiński wojownik. Bauer dziękuje mu za pomoc i wznawia misję, podczas gdy Peyton stara się wyłamać drzwi prowadzące na mostek kapitański. Słyszy dziwne odgłosy i przygotowuje się do walki. Po drodze Bauer zostaje napadnięty przez tą samą dziewczynę, która go niedawno zaatakowała. Cóż, tym razem broni się całkiem nieźle. Mimo to ona znów jest górą. Mężczyzna, który wygląda jak chiński wojownik, po raz kolejny ratuje Bauera. Wdaje się w bójkę z dziewczyną. Bauer prosi ich o uspokojenie się i współpracę, jeśli chcą przeżyć. Wspólnie udają się do reaktora, zanim przestanie on działać. Po drodze dziewczyna prowadzi swoich towarzyszy do organicznego przedziału z zarodkami. Dowiadujemy się, że ona jest genetykiem. Dziewczyna proponuje głodnemu Bauerowi zjeść robaka, ponieważ jest to czyste białko. Posłusznie wkłada owada do ust. W tym czasie Peyton znajduje innego, ocalałego mężczyznę. Ten mówi, że nazywa się Galo i jest pilotem statku. Dziewczyna prowadzi swoich towarzyszy do przedziału hipersnu. Większość kapsuł jest pusta. Piloci zostali zjedzeni przez zombie. Wychodząc z przedziału, zostają uwięzieni i wpadają do jakiegoś ciemnego szlamu. Zombie od razu próbują ich złapać, ale bohaterom udaje się uciec. Niestety niedługo potem ponownie zostają zaatakowani przez zombie.
Z pomocą chińskiego wojownika udaje im się pokonać kilka potworów, ale potem ogromny tłum zombie sprawia, że ludzie uciekają. Podczas ucieczki jedna z kapsuł otwiera się, a potwory natychmiast rzucają się na mężczyznę, który właśnie obudził się z hipersnu. W międzyczasie kapral Gallo odzyskuje przytomność. Mówi Peytonowi, że dostali wiadomość o zagładzie Ziemi. Mężczyzna mówi, że jego koledzy z załogi cierpieli z powodu Pandorum, a on był zmuszony odebrać im życie. Teraz większość ludzi na statku jest albo martwa, albo zamieniła się w zombie. Pomimo tego przyznania się, ani Peyton, ani Gallo nie ufają sobie nawzajem, podejrzewając, że jeden z nich na pewno ma Pandorum. Bauer i jego towarzysze kontynuują podróż do reaktora i spotykają innego ocalałego mężczyznę. Od dawna mieszka w jednym z przedziałów. Zbudował tam dom i z powodzeniem walczy z zombie. Dziewczyna donosi, że każdy członek załogi otrzymał przed lotem modyfikatory genetyczne, aby szybko przystosować się do warunków panujących na nowej planecie. W rezultacie wielu z nich zmutowało w kanibalistyczne potwory polujące na ludzi. Ocalały mężczyzna potwierdza jej słowa i opowiada głównym bohaterom, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło. Tak więc Elysium wyruszyło na planetę Tanis, aby założyć tam ludzką kolonię. Kilka lat później załoga otrzymała wiadomość, że Ziemia już nie istnieje i zostali jedynymi ocalałymi. Jeden z pilotów oszalał i odebrał życie swoim członkom załogi, po czym wybudził większość pasażerów z hipersnu. Gdy się znudził, wrócił do kapsuły, pozostawiając za sobą krwawą anarchię. Po zakończeniu opowieści ocalały mężczyzna usypia Bauera i jego towarzyszy gazem. Budzą się zakuci w łańcuchy i rozumieją, że szalony ocalały planuje ich pożreć. Mimo to Bauerowi udaje się przekonać mężczyznę, że aby przeżyć, muszą najpierw ponownie uruchomić reaktor. Ruszają w drogę i ponownie zostają zaatakowani przez zombie. Grupie udaje się uciec, znajdują się z powrotem w przedziale z kapsułami załogi. Bauer przypomina sobie, że jego żona go zostawiła i odmówiła wejścia na pokład statku. Astronauta widzi kapsułę z żoną Peytona. Pamięta absolutnie wszystko i uświadamia sobie, że jego partner nie jest tym, za kogo się podaje. Peyton to w rzeczywistości Gallo. Widzimy, że Gallo jest tylko częścią umysłu Peytona, a mężczyzna, który nazywa siebie Peytonem, jest już starym Gallo. Wiele lat temu oszalał z powodu Pandorum i odebrał życie dwóm innym członkom załogi. A teraz kłóci się z samym sobą. Co więcej, Peyton zamyka nawet Gallo w jednej z kapsuł. Tak zachowują się ludzie chorzy psychicznie. Tymczasem Bauer i jego towarzysze znajdują całe gniazdo potworów, w które bohater wpada. Aby ukryć się przed zombie, owija całe swoje ciało znalezionymi ubraniami, a nawet skórą i przedziera się przez tłum hibernujących zombie. Bauerowi udaje się dotrzeć do drabiny, ale w drodze na górę przypadkowo upuszcza latarkę prosto na głowę potwora. Budzą się i natychmiast atakują. Chiński wojownik odwraca uwagę potworów, aby uratować Bauera. Potwory pędzą za nim, podczas gdy Bauer ponownie uruchamia reaktor. To sukces! Niestety, nie udało uniknąć się ofiar. W tunelu chiński wojownik zostaje zaatakowany przez jednego z najsilniejszych zombie. Przez długi czas walczą jak równy z równym, a nasz bohater nawet wygrywa, ale potwór bardzo go rani. W tunelu pojawia się dziecko zombie i odbiera życie Chińczykowi. Szkoda, ten wojownik był dobrym człowiekiem. Jesteśmy świadkami walki Peytona z Gallo i zdajemy sobie sprawę, że mężczyzna to prawdziwy psychol. Czy pamiętasz, że Gallo tak naprawdę nie istnieje? Podczas walki łączą się w jedną osobę. Ja pierniczę. Pojawia się jeden z ocalałych mężczyzn i cieszy się z faktu, że uratowali statek, ale Peyton odbiera mu życie. W międzyczasie Bauer i dziewczyna desperacko próbują uciec przed zombie. W ostatniej chwili udaje im się przedrzeć na mostek kapitański i zamknąć drzwi. Pojawia się Peyton i mówi, że tak naprawdę jest Gallo. Był tym, który otrzymał ostatnią wiadomość z Ziemi. On jest tym, który odebrał życie innym astronautom. W rzeczywistości Elysium dotarło na planetę Tanis już dawno temu i wylądowało na dnie morza. Bauer ma atak Pandorum. Podczas halucynacji widzi dziwne obrazy i atakuje Peytona. Między mężczyznami dochodzi do bójki, a Peyton próbuje udusić Bauera, ale dziewczyna ratuje nowego przyjaciela. Peyton jest jednak znacznie silniejszy. Wygląda na to, że zaraz odbierze jej życie. W międzyczasie Bauer ma wizję zombie wyłaniającego się z panelu elektrycznego i strzela do niego, co uszkadza kadłub statku. Szkło pęka i rozrywa się. Statek zostaje zalany. Bauerowi udaje się uratować swoją dziewczynę, gdy w Peytona uderza fala. Bauerowi i dziewczynie udaje się ewakuować statek w kapsule hipersnu. Zostają wyrzuceni w górę niczym torpeda i łapczywie łykają powietrze po dotarciu na powierzchnię. Uszkodzenie statku powoduje, że komputer inicjuje awaryjną ewakuację, wyrzucając na powierzchnię kapsuły ze wszystkimi osobami w stanie hipersnu, a ściślej z tymi, którzy przeżyli. Widzimy, że planeta Tanis jest całkiem odpowiednia do życia. Są morza, góry, roślinność i odpowiednia atmosfera. Obecna populacja ludzi wynosi 1213 osób.
To przerażająca przyszłość, prawda? Twoje polubienia i subskrypcje będą najlepszą nagrodą za nasze wysiłki, ponieważ naprawdę chcemy Cię zadowolić i zrobić na Tobie wrażenie. Oglądałeś kanał MovieCode. Do zobaczenia później!